Mówi się Jacek Sobola, witam Państwa. Jest środa 12 maja, minęła 20:27. Jesteśmy na żywo. ...507-964-253, 507-964-253. Te wolne media oglądałem, tak szczerze mówiąc, to strasznie okrutnych czasów dożyliśmy. Żebym ja się zgadzał z Markiem Dyduchem, no a zgadzam się z Markiem Dyduchem, że ta nowacka tutaj koczy. Zresztą nie tylko w tej sprawie się z nim zgadzam. Są takie na całe szczęście, w których się z nim nie zgadzam. Tylko to mnie trzyma przy życiu, ale tak generalnie w ogóle to ja nie byłem mentalnie przygotowany na to, że ja kiedykolwiek się będę zgadzał z Markiem Dyduchem. A tu się okazuje, proszę Państwa, że... No proszę, dobrze. Dzisiaj jest taki dzień szczególny, specjalny, dlatego że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Na portalu Niezależne znalazłem taką relację, którą chciałbym Państwu przytoczyć. Proszę posłuchać, bo być może jest tak, że nic ważniejszego już Państwo dzisiaj nie usłyszą w ogóle, nie tylko tutaj w tym programie. Na początku bolało to, że sąsiedzi z daleka się kłaniali, bo się nas bali. Teraz boli nas to, że ktoś uważa, że nie ma pandemii. Tak mówi Monika Krzyszczuk, zaraz pielęgniarka pracująca na oddziale covidowym w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach. Kiedyś spłakałam się okrutnie. Wróciłam do domu po 12-godzinnym, bardzo ciężkim dyżurze i spośród znajomych z Facebooka wyrzuciłam wszystkich, którzy negują pandemię. To nie był koniec. Poszłam się położyć i w połowie zasypiania wstałam i poszłam wyrzucić ze znajomych ludzi, którzy nie chcą się szczepić. Nie mogłam po prostu znieść wśród siebie ludzi, których znam, szanuję i cenię, takich, którzy mówią mi, że nie ma pandemii. Nie umiałam się z tym pogodzić, a ten ciężki dyżur, kiedy w ciągu 45 minut umarło mi dwóch moich pacjentów, trzymałam ich za rękę, nie umiałam im pomóc i potem jakiś głupi post, że pandemia jest wymyślona przez nas medyków. To było dla mnie za dużo. Przelała się czara goryczy. Małgorzata Wojtyniak też boli głupota i ludzka bezmyślność. Ten hejt na Facebooku, gdzie wypowiadają się ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o szczepionce, o chorobie, uważają, że mają prawo do krytyki i to bardzo przykrej. Nie można im nic przetłumaczyć, bo wiedzą swoje. Podobnie jak koleżanka, Małgorzata Wojtyniak również marzy o powrocie do normalności. Dzisiaj marzyłam o tańcu. Chciałam potańczyć, bo nie tańczyłam półtora roku. Normalność to dla mnie wyjazd bez masek, bez obostrzeń. Pójście plażą, wykąpanie się w ciepłym morzu. O tym marzę, mówi z uśmiechem Małgorzata Wojtyniak. Monika Krzyszczuk zaraz w dniu swojego święta życzyłaby sobie dwóch worków cierpliwości. Chciałabym mieć dwa worki cierpliwości ukryte gdzieś tam w szafie. Poza tym siły, zdrowia, wytrwałości. Już mam nadzieję niedługo, ale żebyśmy dały radę. Jak mówi, trudności pomagają przezwyciężyć pacjenci. Wchodzimy tutaj i widzimy po drugiej stronie uśmiechniętych pacjentów. Wiemy, że czekali na nas, bo mówią, już dobrze, że pani jest. Oni dają nam taką siłę, głównie oni. Nikt nie przychodzi tu po to, żeby się ubrać w mundurek i kilka godzin spędzać spoconym, wymordowanym, bez wody, bez możliwości oddania moczu. Nikt tu nie przychodzi dlatego, że jest fajnie, tylko dlatego, że tam, po drugiej stronie, są bardzo potrzebujący ludzie, którzy na nas czekają. To jest clue naszej pracy. Po drugiej stronie jest człowiek, który nas potrzebuje. Tak podsumowuje pani Monika Krzyszczuk zaraz, pielęgniarka, przypominam, ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach. Dziewczyny moje kochane, złote, szanowne, najdroższe i najpiękniejsze. Ja wam życzę w tym dniu, żebyście były zdrowe, żebyście były szczęśliwe, żeby was zawsze otaczali faceci, którzy są mądrzy i dobrzy, bo tylko na takich facetów zasługujecie i żebyście zarabiały kupę kasy. Żebyście zarabiały więcej od tych swoich koleżanek na zachód. No dobra, okej. Okay. No tyle samo, co one. Pan Jerzy z Gdańska jest z nami. Kłaniam się, panie Jerzy. Również, dobry wieczór. Ja chciałem do wczorajszego tematu pan powrócić, co pan wspominał o profesorze
z Hiszpanii, który po prostu stwierdził, że mężczyzna nie może urodzić dziecka. To myślę, że tu nie chodzi o tyle o mężczyznę, co to jest osoba z macicą. I to osoba z macicą jest w ciąży i myśli, że jest mężczyzną, ale w związku z tym, wie pan, bo mi się wydaje, że płeć to się, że tak powiem, rozpoznawało po tym, co się ma między nogami. Nie to, co jest w głowie, tylko to, co, no jak się dziecko rodzi, no to tam nikt temu dziecku w głowie, że tak powiem, nie szuka, tylko patrzy na to, aha, to jest to, a to jest to i tu się tak mówi. Bo teraz można dojść do takiego wniosku, że ta osoba z macicą nagle stwierdzi, że jest psem albo świnią. I jeżeli dojdzie do rozwiązania, to co, ona się oszczeni czy oprosić może też, tak? Bo może tak być. Jeżeli ona dojdzie do wniosku, że jest psem lub właśnie świnią, to się może właśnie stać to, że się oszczeniła albo oprosiła. Druga rzecz. Dzisiaj słyszałem, że tam znowuż ambasady zaczynają zbierać podpisy pod tym, że w Polsce, między innymi w Polsce są prześladowani ludzie z LGBT. I teraz właśnie, czy nie można tego powiązać z tym, że pan marszałek od Kopert przełożył to spotkanie, czy tam spotkanie, no zatwierdzenie, czy tego funduszu odbudowy o 2 tygodnie, na 20 bodajże 7. No i czy w tym czasie właśnie te ambasady nie zdążą nazbierać właśnie tych podpisów, nie wystosują pisma, wyślą do Polski i wtedy czy lewica nie zaszantażuje, że powie, aha, jak wy poprzecie tutaj, że wy nam to dacie, to my oczywiście poprzemy ten fundusz odbudowy. Coś to mi tak, wie pan, podchodzi pod to. Także chyba tylko tyle miałem na dzisiaj właśnie to, że coś się właśnie z tymi osobami z macicą i tą właśnie z tym funduszem odbudowy. Pozdrawiam jeszcze raz, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Kłaniam się panie Jerzy, najlepszego, bardzo uprzejmie dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Ja tak się uśmiechałem, jak pan wspominał o tej płci, wie pan co. Ja sam to do siebie mówię, to nie żebym tylko pana przestrzegał. To są takie czasy, że naprawdę powinniśmy uważać. Uważać, bo to, co spotkało pewnego dżentelmena w znanym filmie Tutsi, może, a no to nam chodzi tylko o przebierankę, a tu nie chodzi tylko o przebierankę i to jest najgorsze. Także lepiej uważajmy. Jeżeli chodzi natomiast o tę Hiszpanię, to ja bym jeszcze na jedną rzecz zwrócił uwagę. Ten pan profesor, o którym wcześniej mówiłem, to on miał zablokowane konto na Twitterze i tam w Hiszpanii jest bardzo sprawna ta służba, która blokuje w takich przypadkach, ich zdaniem, kiedy dochodzi do naruszenia reguł i do takich, jak ta wypowiedź, prawda, bardzo kontrowersyjnych tez, że mężczyzna to raczej nie rodzi i tak dalej, bardzo szybko oni te konta blokują. I to jest, mnie się wydaje, coś, co przewidział Monty Python, dlatego że tam była ta hiszpańska inkwizycja. Ona wróciła. Hiszpańska inkwizycja wróciła, to chciałem powiedzieć. Natomiast jeśli pan mnie pyta o pana marszałka Grodzkiego i o to, czy te 2 tygodnie mają posłużyć temu, żeby te ambasady i tak dalej. Nie. Te 2 tygodnie mają posłużyć temu, żeby maksymalnie bełtać ludziom w głowach w związku z tym, że lewica negocjowała z terrorystami, a totalna opozycja nie i dlatego właśnie Platforma i Budka mają rację, a lewica nie ma. To tylko temu ma służyć. Swoim trybem i swoim tempem idą tamte wszystkie historie dotyczące tych ambasad. Tak się mnie wydaje, że to niezależnie od tego, co by się tutaj nie działo z tym funduszem i czy on by był przyjmowany w nadzwyczajnym trybie w Senacie, czy nie, to i tak ten list tych ambasad by powstał. No bo przecież musi, bo chodzi o to, żeby stworzyć nowego człowieka.
Proszę Państwa, za chwilę sobie pogadamy o platformie, ale żeby Państwa wprowadzić w odpowiedni nastrój, to uwaga Telekino, chciałbym Państwu zaprezentować najnowszą wersję spotu Rafała Trzaskowskiego. Jest coś takiego i to hula po internecie. A jak to wygląda? Bardzo uprzejmie proszę rzucić łaskawym okiem. Nazywam się Rafał Trzaskowski. Tak jak wy, dobrze wiem, że w Polsce trzeba wiele rzeczy zmienić. I to już. Musimy wziąć sprawę w swoje ręce. Jeżeli my nie zmienimy Polski, to wszystko zostanie tak, jak jest. Szkoła, która nie przygotowuje do konkretnej pracy. Praca, która nie daje ani lepszego życia, ani satysfakcji. Mieszkania, na które stać wyłącznie milionerów. Kłopoty, w które wpada się przez brak pieniędzy, uzależnienia, depresje. Rodziny rozdzielone przez emigrację. To nie są problemy z pierwszych stron gazet, ale przecież wszyscy o nich mówią. Teraz jest nasz czas. Czas na nowe pokolenie. I tylko razem zbudujemy Polskę przyszłości. Bo Polska to ty, ty, ty i ty. Polska to my. I nikt za nas Polski nie zmieni. Musimy zacząć działać. Musimy razem zdecydować, jak jutro ma wyglądać Polska. Dlatego w sierpniu zapraszam Was do Olsztyna na Kampus Polska Przyszłości. Tam wymyślimy nową Polskę. Polskę, w której dobra edukacja daje dobrą pracę. W której oddycha się czystym powietrzem. W której kobiety i mężczyźni mają równe prawa. I nikt nikomu nie mówi, jak ma żyć. W takiej Polsce chcemy żyć. I taką Polskę będziemy budować. I nic nas nie zatrzyma. To może być jedno z najważniejszych spotkań naszego życia. Dla Polski i dla przyszłości. Zapraszam, Rafał Trzaskowski. Paweł Zalewski, na pewno Państwo kojarzą takiego polityka Platformy Obywatelskiej, kiedyś przed laty był w PiSie. Paweł Zalewski komentował sytuację w Platformie na antenie Super Ekspresu i w ocenie Pawła Zalewskiego Borys Budka powinien się pożegnać z fotelem przewodniczącego partii. Zalewski powiedział, że słynny list, ten list 51, list otwarty, to nie jest żaden bunt. Ten list stanowi ważny sposób rozmawiania z wyborcami, pokazania, że w PO są ludzie, których nie łączą frakcje, ale to, że są patriotami Platformy. Są to ludzie, którzy poważnie myślą o partii. Jesteśmy zaniepokojeni, że nie jest ona w stanie zbudować jedności opozycji w kwestii najważniejszego głosowania w sprawie Unii Europejskiej w tej kadencji. Niepokoi nas także, że nasze sondaże spadły z poziomu 31% w momencie objęcia partii przez Borysa Budkę do obecnych 15%. Platformie brakuje dialogu. Konieczne jest teraz zwołanie konwencji, by nastąpiło nowe ideowe otwarcie. Na uwagę pani redaktor Kamili Biedrzyckiej z Super Ekspresu, że aby to zrobić, to najpierw trzeba mieć jakąś ideę. Paweł Zalewski odpowiedział, że idea została zawarta właśnie w tym liście otwartym. Nie tylko pokazujemy, że dostrzegamy problem i kryzys w Platformie, ale także co powinniśmy zrobić od strony programowej. Partia musi być znowu atrakcyjna dla wyborców, którzy od niej odeszli. To jest dziś najważniejsze, największy problem Platformy to obecnie problem braku przywództwa. Od Platformy odwrócił się nawet jej człowiek Bronisław Komorowski, a Borys Budka pyta Rafała Trzaskowskiego, czy ten chce tworzyć swoją własną partię. To jest problem przywództwa, problem Borysa Budki, że nie stworzył dla tych polityków formuły współdziałania. Takie przywództwo należy zmienić. W ocenie Zalewskiego w kadrach partii jest kilku polityków, którzy z powodzeniem mogliby przejąć funkcję po Borysie Budce. Znam nazwiska, wiem o osobach, które mają ambicje, aspiracje, pokazały to już wcześniej. Grzegorz Schetyna nie zamierza kandydować na funkcję szefa partii, ale takie nadzieje może mieć na przykład Bartosz Arłukowicz. Z całą pewnością mogę powiedzieć jedną rzecz. Czas jednoosobowego przywództwa w Platformie się skończył. Nie ma już w Platformie polityka o takim potencjale i takim autorytecie jak Donald Tusk. Proszę Państwa, proszę się przygotować w związku z tym, że się skończył czas jednoosobowego przywództwa w Platformie Obywatelskiej na komunikaty następujące. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Platformy Obywatelskiej przy poparciu czynnika społecznego uzgodniło wczoraj stanowisko w sprawie tzw. wegańskich hot dogów. Obecna mądrość etapu nakazuje, żeby w razie nagłego ataku kwasów żołądkowych jeść, ale nie czerpać z tego satysfakcji. Wiadomości z kraju. Na Warmii i Mazurach brakuje sznura do snopowiązałek. Aktualne niedobory są zjawiskiem przejściowym, tak zapewnia Powiatowy Urząd Rozwiązywania Tymczasowych Problemów z Olsztyna. Już trzecią dobę wystrzelony w kosmos feldmarszałek Tomasz Grodzki okrąża i tak dalej i tym podobne. Tak to mniej więcej będzie wyglądało, przynajmniej tak ja to pamiętam z czasów mojej młodości. A propos tego, co dzisiaj tam deklarował ten Paweł Zalewski, to ja przypominam, jakby to
ujął Dariusz Szpakowski, nie kto inny jak Ireneusz Raś, co klasa to klasa. Wczoraj w rozmowie z RMF-em powiedział, że podpisałem list 51 patriotów Platformy, oni tak mówią o sobie, podpisałem list 51 patriotów Platformy, a nie rozłamowców zatroskanych o los tej partii i jej pozycję. To jest siła, skala, która do tej pory nie miała miejsca. To nie jest żółta kartka dla osób rządzących Platformą, to jest już pomarańczowa kartka. Nie możemy się dowiadywać z prasy o pewnych działaniach ważnych osób zarządzających Platformą, że podejmują oni jakieś działania zewnętrzne. No, tak powiedział, wskazując na ostatnią inicjatywę prezydenta Trzaskowskiego, tutaj chodzi o ten projekt Kampus Polska Przyszłości. Również wyraził taki pogląd, że Platforma popełniła błąd, decydując się na ten skręt w lewo, ale on nie mówił o Arłukowiczu jako o ewentualnym następcy Budki, tylko wskazał, że takim politykiem niosącym nadzieję na otwarcie i zmianę to jest według Ireneusza Rasia Radosław Sikorski. Znam tego polityka, jest barwny, doświadczony. Radosław Sikorski to byłaby zmiana, która dawałaby szansę na dojrzałe przejście do ofensywy. Tak jest, ja jestem za. Pan Antoni Zakopanego, kłaniam się, dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór panu. Ja króciutko się streszczę, mam takie przemyślenia, ponieważ udało mi się połączyć, to mam takie trzy punkty. Najpierw panu Trzaskowskim. No ja, mnie się wydaje, że to nie jest zupełnie tak do kabaretu, bo to, co on robi w Warszawie, te ceny śmieci, wody, ciągle jakieś cuda, nie widy kogoś sprowadza, gdzieś tam korzysta z jakichś pieniędzy, no nie naszych, tak powiedzmy, to ma na celu chyba wyproszenie z Warszawy tych mieszkańców, których nie będzie stać, a to najczęściej są porządni ludzie. Sprowadzi sobie kolesiów i wtedy będzie królestwo takie, jak kongresówka była, tylko będzie pod innym dowództwem. To jest jeden temat. Drugi to mam taki, zacząłem już scenariusz na film, taki szpiegowsko, no nie wiem jak to nazwać. Dwóch facetów idzie na molo, ale zanim weszli na to molo, jeden jest bardzo ważny, drugi udaje, że jest taki bardzo ważny, ale jest mniej ważny. I zanim oni sobie tam pójdą, to są przeszukani. Przy czym obu facetów przeszukuje ta sama ekipa, czy czasami nie ma mikrofonu. No drugiego jak szukają, to nie wiadomo i on mógł mieć. No i stąd się to wzięło, że teraz ktoś na kogoś ma haka z tych dwóch panów. Tak mi się to wydaje. A trzecia sprawa to jest taka, że pojawiły się jakieś tam zapowiedzi, że będzie ustawa na temat dla artystów, jak to tam było, prawdziwych, czy jakoś tak, będą emerytury i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i widzę, jak plują ci niektórzy tam, jedna pani taka, która teatr ma i pełno różnych takich, no nie ustają w tym, co robią, a potem my jeszcze im damy, żeby mieli jeszcze więcej. Także to są trzy takie tematy mnie naszły i myślę, że to jest do przemyśleń. Nie będę przeciągał. Już przemyślałem, panie Antoni, to już, tak? Już przemyślałem, to od razu panu mówię. Jeżeli chodzi o tego Trzaskowskiego i Warszawę, proszę pana, on zmierza do tego, żeby cała Warszawa to był taki hostel. Cała Warszawa to będzie, cała wielka Warszawa to będzie jeden wielki hostel i tyle. I tutaj generalnie to jakiś zalążek tego, o czym pan mówił, pewnie w tym jest. No, oczywiście, tak, że to nie jest do kabaretu. Te podwyżki to nie jest do kabaretu, to dotyka biednych ludzi. Z tym molo, to jest fajny pomysł na scenariusz, znaczy na początek filmu. Ja chyba znam tych protagonistów, tych dwóch takich, co pan mówi, że ich przeszukują. Natomiast co do tych artystów, to ja już, to może po przerwie jakoś, jak mi nie odejdzie wena w tej sprawie. Bardzo uprzejmie dziękuję, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Właśnie, a propos przerwy, to teraz będzie krótka przerwa, a my się usłyszymy zaraz po.